jesteśmy tutaj, żeby zmierzyć się z podpisaniem. W tym momencie około 13 tysięcy egzemplarzy. Podpisaliśmy jakieś pierwszą setkę. Jest dobrze. Znajduję się właśnie w miejscowości Brody Małe, koło Zwierzyńca, koło Zamościa, koło Szczebrzeszyna. To stąd w Polskę pojedzie Rikcz. No zajebiście to wygląda. Ja w ogóle pierwszy raz teraz zobaczyłem tę książkę, fizycznie podotykałem. Nie będę wam mówił o wszystkich ukrytych w niej niespodziankach, ale jest bardzo milutka w dotyku. Jak ją dostaniecie, to pomacajcie. Podpisaliśmy jakieś pierwszą setkę, bardzo sprawnie. Mam dla was dobrą wiadomość. Będziemy robić imprezę premierową książki Rikcz. Spotkanie autorskie, premierowe ze mną oraz z Bartkiem. Zdecydowałem, że jeśli jest to premiera tak ważnej dla mnie książki, to musi ona się odbyć w Krakowie. Więc zobaczymy się w Krakowie 17 grudnia w Auditorium Maximum UJ-u o godzinie 18. Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba będzie mieć wejściówkę, które będą darmowe. Wejściówki będą rozdawane w dwóch turach, w opisie oraz na moim Facebooku macie opisany cały mechanizm, co zrobić, żeby się dostać. Na miejscu będzie możliwość kupienia ograniczonej liczby książek. Bardzo się cieszę, że będzie się okazja z wami zobaczyć w takiej starej, tradycyjnej, dobrej formule. Rozmowa na scenie, pytania z sali. Nie mogę się doczekać, więc wpadnijcie koniecznie. Jest dobrze, podpisaliśmy jakieś 3000 sztuk do tej pory. W tym świecie bez daily vloga Krzysztofa Gonciarza mam ostatnio trochę mniej czasu, żeby się pobawić takimi doraźnymi zajawkami i potestować sobie jakieś nowe sprzęciki. A dostałem ostatnio Mavica Mini i powiem wam, że jest to dron całkiem zajebisty. No nie będę wam za dużo gadał, popatrzcie sobie na te ujęcia. To jest kręcone przecież po południu w takiej lokacji. Nic tu specjalnego nie ma, pogoda też nie jest za ładna, a da się coś ładnego nagrać. Fajna zabawka, naprawdę. Inna rzecz, która zwraca moją uwagę w nim, to że jest naprawdę cichutki. Tak słodziutko brzmi, tak jak normalnie dron jak brzmi jak kosiarka, to ten brzmi jak golarka. Już któraś przerwa z rzędu, mamy podpisane jest 4,5 tysiąca, czyli już jesteśmy blisko wyrobienia 50%. Planowaliśmy 2 dni. Była przez moment nadzieja, że wyrobimy się w jeden, ale chyba jednak nie będziemy aż tak cisnąć. Zobaczymy. To co tutaj widzicie, ten proces, to jest podpisywanie pierwszego nakładu, który wynosił 10 tysięcy egzemplarzy i który sprzedał się w... No, kurde, nie będę ile. Między tydzień a 2 tygodnie. Do końca preorderów jeszcze zostało kilka dni. Zrobimy je do końca niedzieli, bo w związku z tak dobrą sprzedażą książki po prostu zamówiliśmy jeszcze duży nakład i w przyszłym tygodniu też będę go podpisywać, więc kiedy oglądacie ten film, to możecie jeszcze zakupić egzemplarz Rikczu z autografem. Ja mam takie odruchy po prostu, no jak specyficznie się udziela wywiadu. Yes.
Udało się, proszę Państwa, podpisaliśmy 10 500 egzemplarzy. Czy ty masz rozum i godność człowieka? Rozum i godność człowieka, nowa książka Gonciarza!